Cześć. Jak pewnie pamiętacie, w jednym z dawnych odcinków Zabytków Nieba szukałem kabiny od szybowca do celów ratowniczych i udało mi się wtedy pozyskać, trochę mnie to kosztowało jeszcze z przywiezieniem, kabinę od pirata. I u mnie ona swoje zadanie już spełniła. Więc gdyby ktoś był chętny, to mam do oddania za darmo kabinę do pirata, która wygląda tak. Środek jest kompletny w zasadzie, czyli mamy tutaj oparcie, regulacje jego położenia, które działają. Mamy tam bagażnik, tu jest sprężynka od drugiego oparcia. Te klapeczki tutaj chodzą. W pudełku jakieś tam śrubki, jakieś głupoty. Mamy drążek ze sprawnym mechanizmem, z dźwignią od hamulca. Mamy tutaj hamulce słynne, miejsce na trymer, gałeczka do tego też jest. Jest tam, pewnie nie będzie widać wyraźnie, ale jest kompletna sterownica nożna. Tablicy przyrządów nie ma, to wszystko są atrapy, które zresztą sam zrobiłem. Tak to sobie tu wygląda. Tylko jest kulka chyłomierza. Naprawdę działająca. O, tak to widać, może teraz będzie widać trochę lepiej te pedały. Kieszonki na mapy są, naklejki niektóre eksploatacyjne są. To jest odcięte na wysokości wręgi za skrzydłami. Także tu jeszcze jakieś takie elementy od przekładni hamulcowej, czy jakieś tam inne są pozostawione. Dorobione są do tego kółeczka, także można to ewentualnie gdzieś sobie przepchnąć. Na zewnątrz wszystko ładne, niepołamane, nie ma haka. Tak został wyjęty. I z ważniejszych rzeczy nie ma pasów od pirata. Jak wiemy, pasy do pirata są dosyć cenną rzeczą, w związku z czym nikt by ich do takich tutaj celów, jak ja potrzebowałem, raczej nie dał. Z ciekawszych rzeczy jest w komplecie oszklenie kabiny, które było tutaj pęknięte i jest zanitowane na gładko. Koło okienka nawet nie jest źle. Zaczepy są sprawne. To jest przymocowane do ramy w sposób taki, że tak powiem, symboliczny, gdzie niegdzie wkrętem, dlatego że oszklenie do ramki nie pasowało, nie pasował ani jeden gwint na śrubkę. Jest też w komplecie słynna radiostacja RS6101 z przewodem i są pasy, ale to nie są pasy od pirata, to są pasy jakieś samolotowe, no ale z taką też typowo lotniczą klamrą. To wszystko jest w zestawie. Gdyby ktoś był chętny, oddam to za darmo. Generalnie potrzebuję zrobić tu miejsce, no tak przez styczeń, czyli gdzieś tak do ferii zimowych pasowałoby, żebym się tego pozbył. Natomiast jak się chętny nie znajdzie, no to będę to niestety zmuszony w cudzysłowie zezłomować. To ma chyba 2,70 długości, wymiary tam podam generalnie w opisie, no na takiej niezbyt dużej przyczepce mi się to udało bez problemu przyholować. Dwie osoby spokojnie to na przyczepkę założą, także gdyby ktoś chciał, nie wiem, taki eksponat albo na części, albo symulator z tego zrobić, albo nie wiem co, no to tak jak mówię, oddam to za darmo do odebrania w centrum Krakowa. Gdyby ktoś się znalazł chętny, no to napiszę w komentarzu czy opisie filmu, że sprawa nieaktualna. No jak nie, to będzie to musiało generalnie pójść na przysłowiowy złom. Także jeśli ktoś chce, no to taki zestaw do odstąpienia u mnie. I tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych Zabytkach Nieba. Cześć.